Od 1 czerwca tego roku weszły w życie nowe przepisy kodeksu Prawo o ruchu drogowym. Przepisy te mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierujących. Jeżeli chodzi o te nowe przepisy, doszło, tutaj mamy ujednolicenie ograniczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej do 50 km na godzinę. Podczas przechodzenia przez jezdnię pieszy ma zakaz korzystania z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych. Poza tym, jeżeli kierujący widzi, że pieszy zbliża się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejścia takiemu pieszemu. Jeżeli chodzi o na drogach ekspresowych oraz autostradach, musimy pamiętać o zachowaniu prawidłowej odległości pomiędzy pojazdami, bezpiecznej, prawidłowej odległości pomiędzy pojazdami.